Siemanko, z tej strony Pichu. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, godzina 20:50, czyli już się robi szarówka na polu, a ja wybieram się na wodę PZW na szybką i krótką taką nockę. Ostatnio taka nocka dała mi rybę, był to mały karp pełnołuski, ale bardzo mnie cieszyło to, bo cieszyła ta ryba, ponieważ to była moja pierwsza ryba w tym sezonie. No i dzisiaj powtórka, ta sama nocka. Nie wiem, jak to się dzieje, nie zabrałem ostatnio kamery. Było branie, była ryba, a jak zabieram kamerę, to zjeżdżam o blanku z wody. Inna woda PZW, inna taktyka, łowienie pod nogami, nęcenie za pomocą kulek. Kulki również wjeżdżają na zestaw, kulki RK Bites serii Durian. Zestawy Wam pokażę za chwilę, miejscówki standardowo Wam nie będę pokazywał. No i taki znowu króciutki vlog, krótki wstęp. Będziemy się widzieć przy rybie. Pokażę Wam tylko zestawy, ewentualnie jak będzie ryba, to pokażę Wam rybę. No i kilka słów na zakończenie. Pamiętajcie, nie bójcie się krótkich, szybkich wypadów na wodę PZW. Czasami takie wypady są najlepsze. Szybkie, efektywne łowienie. Jeżeli jeździcie stale na swoje miejscówki, robicie szybkie dniówki, szybkie nocki, pamiętajcie, że ta miejscówka zawsze jest zanęcona przez Was. I ryby później się nauczą, będą wchodzić w to miejsce i będziecie łowić fajne rybki z wody PZW. To jest właśnie super, nie jest takie siedzenie 3-4 dni nad wodą, tylko szybkie, krótkie wypady. Nie będę przedłużał tego wstępu, to ma być krótki, treściwy vlog i widzimy się za chwilę przy zestawach. Trzymajcie się. I tak, wędki są już przygotowane, zestawy również. Ciężarki od Miśka, pierwszy zestaw, który pokazuję, łamaniec na fluorokarbonie z ProLogica, później ciężarek, część elastyczna na plecionce miękkiej ProLogic, bałwanek 18 i 15 Durian, drugi zestaw cały na sztywno, pętla D i 18 tonąca Duriana, tutaj popki fluo. Także to leci do wody i zaraz biorę się za nęcenie. Zestawy w wodzie. Już baterie wymienione, więc już jestem przygotowany, nie tak ostatnio. Także jedna rzecz już zrobiona i druga też. Czyli zanęcone. Durian 18. Zanęcone za pomocą kobry. Czoło się troszeczkę przestawić, żeby rzucać lżej tą kobrą, żeby kulki leciały blisko, na odległość taką, na jakiej są zestawy. Tutaj, żeby Was nie zmyliło, że jest poniżej połowy wiaderka, ponieważ wiaderko było niepełne. Tam było na Instagramie, miałem wrzucone relację. Wiaderko było niepełne. Jedną nockę już mam za sobą, więc nęcenie już mam jedne za sobą. A teraz było drugie nęcenie, więc tyle wyszło. Wcześniej gdzieś około kilograma było zanęcone. Dzisiaj drugi kilogram, myślę, że wpadł do wody. No i tak pozostaje mi teraz czekać na jakieś branie. Oby coś wzięło, a ja ładuję się do śpiwora, żeby troszeczkę pospać. Także widzimy się, miejmy nadzieję, przy rybie, a jeśli nie, to kilka słów wspomnę. Wspomnę rano, jak już będę się po prostu zwijał. Hamulce dosyć ciężko dokręcone. Ja tak wolę, przynajmniej mam pewność, że ryba za daleko nie odjedzie. Żyłka jest 0,37, więc mam trochę zapasu, żeby cały zestaw był mocny. Od linki głównej aż do zestawu końcowego. Także nie będę przedłużał. Lecę w kimę i widzimy się później. Strzała. Jest godzina około przed czwartą, za 10:15 i piękne branie, piękny odjazd i jest u mnie pierwsza rybka, ładny karpik, około 12 kg, pełnołuski. Wziął na pojedynczą kulkę Durian 18 mm na sztywnym przyponie, na pętli D, na D-rigu. Także fajna rybka, dosyć dużo waży.
No i z PZW, co najważniejsze, już ma wysypkę tarłową. Także już się przygotowują do tarła, więc to chyba ostatni znak na to, żeby jeszcze je chwilę połowić, bo potem będą miały małą przerwę. Dobra, ja biorę rybkę, wypuszczam, zarzucam zestawy i mam jeszcze z 2,5 godziny wędkowania i później się zwijam. Trzymajcie się i do później. No i witam Was w sobotę o poranku. Jest godzina 6:30. No i ja wracam z nocki. Nocka jak najbardziej udana. Udało się wypracować jedno branie. Jedno branie zakończone z sukcesem. Karp pełnołuski, piękny, silny. Ważyłem go z workiem 14 kg. Worek później odjąłem, kilo 60. Oto karp 12,4. Będę przedłużał tego zakończenia. Ja zadowolony, wy myślę też jesteście zadowoleni, ponieważ pokazał się vlog z rybką. Jest to drugi vlog w tym sezonie. I tyle. Trzymajcie się, strzałeczka i pamiętajcie, wypuszczajcie złowione ryby. Heja!